Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na krawędzi. W kolejnym i jednocześnie w ostatnim odcinku serii, którym pokonamy smoka. Dokładnie tak, zebrałem na tyle dużo sił, aby w końcu stawić czoło smokowi. Osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo na tym świecie. Zbudowaliśmy stację kolejek, las. Bardzo ładny według mnie domek, który nawet fajnie wygląda. Koblarkę, ekspiarkę. Wow, tego jest bardzo dużo. Pokonaliśmy Withera i w końcu jesteśmy na tyle silni, żeby zabić smoka. Okej, no dobrze, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, bo wiem, że cały czas oglądają to nowsi widzowie. Dzisiaj jest ostatni odcinek serii, taki Skyblock, jak widzicie mamy tutaj struktury. No i graliśmy sobie na tej mapie, możecie pobrać tą pustą mapę z opisu. I w końcu przyszedł czas, aby zabić smoka, aby wejść do piwnicy, aby zobaczyć, co się kryje w tej tajemniczej piwnicy Roxa. No tak, otwarte drzwi, zaraz tam wejdziemy, ale najpierw zostawcie łapę w górę, ok? Bo to, co dzisiaj zrobię, będzie naprawdę trudne. Ok, dobra. W takim razie lecimy. Lecimy do piwnicy i tak wygląda moja piwnica. Mamy tutaj statyw alchemiczny, zobaczcie. I tutaj pędziłem sobie mikstury. Nie bimber, mikstury. Ponieważ wielu z was pisało mi: Roxu, zrób mikstury, zrób mikstury. I rzeczywiście jestem w stanie, ponieważ mogę wejść do netheru, zrobić sobie statyw alchemiczny i wyprodukowałem troszkę mikstur. Tutaj jest główne pomieszczenie. Niestety te zbroje, słuchajcie, tak dziwnie działają, ponieważ są shadery. Ja te shadery w endzie wyłączę na bank, ponieważ nie jest mi tam kompletnie to potrzebne. I to jest mój pokój, w którym trzymam wszystkie swoje drogocenne rzeczy. I jednocześnie w tej skrzyni znajduje się cały asortyment, który weźmiemy do kresu. Co my tu mamy? No tak, to, co się pierwsze zapewne rzuca w oczy, to masę łóżek. Zobaczcie, mamy tutaj łóżka, którymi będziemy zabijać smoka, albo raczej spróbujemy go zabić. I przyznam się szczerze, że nigdy nie zabijałem smoka łóżkami, więc myślę, że będzie zabawnie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Widzę, słyszę, że się zespawnował ten pigmen u mnie. Zaraz trzeba będzie go zabić. Mamy tutaj miksturę na siłę i miksturę na regenerację. W ogóle fajnie, że regenerację mi się udało zrobić, bo miałem tylko jedną łzę gasta. Szkło, skąd wziąłem szkło, Roxu? W świątyniach jest piasek i miałem kilka sztuk piasku rzeczywiście w inwentory, więc surprise. I się udało, zrobiłem sobie te. Mam jeszcze jedną butelkę, ale już nie było sensu robić więcej. Ta mikstura działa na 8 minut, więc myślę, że będzie fajnie. Dobra, diamentowy miecz, knockback 2, sharpness 3. Będzie ciężko, zobaczymy, jak nam się to uda. Łuk na wyczerpaniu, Flame Unbreaking 3. Niestety nie mogę zenchantować większej ilości rzeczy, ponieważ nie mam lazurytu. Nowa tarcza, jedzenie, 10 złotych marchewek. Zrobiłem jeszcze za złoto trochę marchewek. I oczywiście jedzenie. Piston do zebrania jajka smoka, jeśli mi się uda go zabić. I oczywiście zestaw strzał, mam nadzieję, że mi to wystarczy. Najpierw trzeba będzie zniszczyć kryształy kresu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę kobla, żeby... wiadomo, wejść na wieżyczkę. Okej, mleka niestety nie mam, żeby w razie czego pozbyć się jakichś efektów, chociaż nie, to mleko chyba nie da rady nawet. No i tutaj mamy zbroję, co najważniejsze, zenchantowaną. Miałem 5 lazurytu, które zebrałem w poprzednim odcinku i został mi jeszcze jeden. Starczyło mi to na zenchantowanie dwóch elementów zbroi. Pisaliście, żebym zaknął zbroję, więc jasne jak najbardziej. Fire Protection 4 niestety mi wyszło, Unbreaking 3 z chestplate'a. Oraz tutaj mamy Protection 4 i Unbreaking 3, więc ta zbroja szybko na mnie padnie. Bardziej martwię się o ten żelazne, ponieważ tutaj nic nie mam, jak widzicie. No ale zbroja, chestplate i spodnie dają najwięcej obrony, więc myślę, że to mi w znacznym stopniu pomoże. Prawie mam maksymalny poziom zbroi, jak widzicie na pasku. I teraz tak, ja chyba tych wszystkich rzeczy nie wezmę, ja chyba nie wezmę tego wszystkiego, więc zobaczymy, co się zmieści. Oczywiście najważniejsze, tarcza od razu wędruje do drugiej ręki, nawet jak tu jest łuk. Czekajcie, jak jest łuk, mogę strzelać przecież. Dobra, fajnie, więc będzie w drugiej ręce. Potrzebne są oczywiście strzały i to jak najwięcej tych strzał. Mam tutaj co prawda prawie 5 staków, no dobra, 4 i trochę, ale zobaczymy. Strzał mogą sobie być tutaj, potki. Więc ustawmy sobie tak, jak ja to lubię robić. To będzie najlepszy chyba sposób. Dobra, może łuk na pierwszym miejscu? Nie, łuk mam zawsze na drugim. Jedzenie. Złote marchewki to jest opcja awaryjna, kiedy potrzebujemy regenerację.
Ziemniaki na start. Ziemniaczki mogą być sobie tutaj. Piston gdzieś schowany w ogóle, też się przyda. Złote jabłko, jak byłoby już naprawdę źle. Jest to niestety tylko złote jabłko, a nie koks. No, bo go nie znalazłem. Miksturę na siłę trzeba będzie wypić jedną. Regenerację. No właśnie. Ja bym regenerację dał nawet przed ziemniakami, ponieważ to może być nagły wypadek. Tak samo regenerację dałbym tutaj. Ale później trzeba będzie przełożyć, kurde, łóżka. No właśnie, więc jest myk. Ale to później, jak smok dopiero wyląduje albo będzie na nas szarżował. No nie wiem. Nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy. Kobel jest potrzebny. Czy łóżka wezmę wszystkie? No niestety nie, a łyżka by się przydały, więc okej, okay, odpuśćmy sobie jeden stack kobla. No dobra, dwa staki kobla, będziemy to najwyżej musieli niszczyć. I mamy tyle łóżek, więcej łóżek nie weźmiemy. Ja bym wywalił jedną miksturę na... Dobra, wywalmy 16 strzał. Dobra, możemy wywalić pistony. Jajko możemy sobie zebrać później. I to chyba tyle. To chyba tyle, mamy całe inwentory, niestety załadowane. Jesteśmy mega obładowani, ale mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrobić. Wziąłem chyba wszystko, czego potrzebuję tak naprawdę, więc niczego więcej potrzebować już nie będę. Okej, okay, dobra. Lecimy w takim razie, słuchajcie, lecimy na wyprawę, aby utłuc tego smoka, to monstrum. Żegnamy się z naszą bazą, mam nadzieję, że wrócę z tarczą, a nie na tarczy, więc ajajajajaj. Bo wiecie, ile musiałem expić, żeby zenchantować te rzeczy? No w sumie do 30 poziomu, co prawda. Okej, okay, dobrze, że mam minecarta. Tak. I lecimy naszą kolejką. Ciach. Dobra. Śmigamy do twierdzy, tamtej twierdzy. Tam już są wszystkie oczy kresu włożone w ten portal. Dobra, jedzonka mam dość sporo. Sprawdźmy jeszcze raz. Łóżka trzeba będzie przesunąć na pierwszy pasek, żeby sobie z nim poradzić, ale no dobra, z takim mieczem, z takim łukiem mamy jakąś szansę, co prawda, ale taką średnią. No dobra, o, tu jest wagonik już. Oj, 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 o nie, nie. Dobra, jedź do domu. Nie dojedzie. Więc ten wagonik trzeba będzie później zabrać. Okej, ten wagonik jest tu na miejscu. Idziemy do góry. Idziemy do portalu. No, łóżka sobie zrobiłem, bo mam tutaj bardzo dużo pajęczyn. Zresztą mam też nitki z tych, jak to się nazywa, z pająków. Więc to nie był żaden problem dla mnie, żeby zrobić tyle łóżek. No dobra, okej, okay. Tutaj ostrożnie, bo te schody są zabójcze. Tak szybko wchodzi się w Minecrafcie po schodach. I teraz pytanie, jak tam się wchodziło? Ja tu tyle razy chodziłem, ale tak naprawdę już nie pamiętam. Dobra, tu jest zrobione przejście. Okej, okay. Dobra. No dobra, przyszedł ten czas. Przyszedł ten czas, aby tu wkroczyć. W takim razie, panie i panowie, do boju. No dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Wziąłem jeszcze wiadro z wodą, bo wiem, że ten smog może mnie odpychać i zginę od samego upadku, więc to może mi się na pewno przydać. Wyłączyłem shadery i zrobiłem kopię świata w razie czego, więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Okej, okay. W takim razie Roxud do boju i trzeba będzie zrobić szybki rekonesans świata, okej? Okay? Dobra, bo ten smok lata i może być zrzucić. Dobra, come on. Come on, come on, come on, come on, okej, okay. Mamy wieżę, mamy smoka, który robi jakieś dziwne fikołki w powietrzu. Jesteśmy na platformie, o, mój rotten flash. Dobra, w takim razie tempo, bo jak mnie stąd zrzuci, to będzie bardzo źle. To będzie bardzo źle, ponieważ jesteśmy na platformie. Jak on tu przyleci, to po prostu po nas. O nie, 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 nie. Dobra, żyjemy, żyjemy. Trzeba się teraz będzie przekopać chyba, bo nie widzę tu innej drogi. Kurde. Boże, jak ja się stresuję. Okej, on gdzieś tam trzepocze swoimi skrzydłami. Wow! Wow! Wow, wow, wow! What the fuck? To tarcza działa na smoka? Nie wiedziałem. Come on, come on, come on. Jak działa na smoka, to fajnie. To nas nie będzie zrzucać przynajmniej. Dobra, 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 dobra. Jesteśmy na powierzchni. Fajnie. Boże, jak krzywo się przekopaliśmy. Okej. Okay. Dobra, ile mamy tych zakracianych takich?
Raz, jedną. Elegancko, dobra, jak jest jedna, to da... Nie, są dwie. Cholera, są dwie. Dobra, dwie za kratami, damy radę. Ale te za kratami będą najtrudniejsze, te wystarczy tylko, wiecie, trafić, tak? Więc spikuś. Dobra, mamy jedną. Co? Łoś, ty ziom. Weź przestań, dobra, dwa. Okej. Trzy. Pięknie. Cztery. Jest, dobra, pięć. Cholera, no dalej, 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 dalej. Pięknie, dobra. Mamy jeszcze trzy wieżyczki. Tak, zniszczyłem to. Ojajaj. Jest. Nie mówcie mi, że ja zabiję tego smoka w 5 minut. Nie. Dobra, dobra, dobra. Tam jest jeszcze, tak? Ostatnie? Kurde, najwyższa. Nie zniszczyłem. Też nie. Też nie. Też nie. Ajajajajajaj, dobra, będzie ciężko. Ale to rani, ja się kręcę. Ile tarczy mi zjadł ten smok? Przecież ja miałem nówkę. Nówkę nieśmiganą. Dobra, jeszcze jest ta jedna wieża. No dalej, traf ten. Holender, tego chyba nie trafię. Jest! Daliśmy radę, wybuchło, widzieliście? Dobra, trzeba się najeść. Teraz tak, jaki jest plan działania? Smog może mnie odepchnąć, więc... budujmy to, patrząc się w jego stronę. I najlepiej zdetonujmy tam po prostu łóżko, boże jak się plącze. Kilo będzie mi potrzebny. Dobra, zaraz mi zje tą tarczę, come on. Okej, nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać, łóżko, come on, łóżko za marchewki. No nie, tu nie mogę położyć tak. Ajajaj. Nie, teraz nie wybuchnie. O! Fuck! Dobra. Jest, okej, spadliśmy, żyjemy. Co z tym zrobić mam? Czekajcie, bo ja nie mam pojęcia. Cholera, 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 cholera. No teraz jest problem, teraz jest dość poważny problem, ponieważ ten ziomek... Dobra, dał teraz tą zarazę tutaj. I to tak nie fajnie. Okej, dobra, teraz jest może jakaś szansa. Czy będzie mnie to ranić z tej pozycji? Fuck! Jakie jazdy? Jakie jazdy? Dobra, raz, szybko. Szybko! Łóżko trzeba tam postawić po prostu. Come on, come on, come on! Dobra, może to zniszczmy po prostu. Okej. Uciekamy stąd. Oh fuck. Dobra, fajnie, że... chociaż przeżyłem. Teraz wystarczy stąd strącić to z łuku. O, ziom! Nie chciałem. Okej. Jest! Pięknie! Elegancko. Dobra, taką samą akcję trzeba będzie zrobić... Fuck! Wypad, 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 wypad. Ja nie chcę teraz walczyć z tobą, Enderman. Jestem z tobą. Co ci jest? Dobra. Jakieś podaki dostał. Regeneracja. Podwójna regeneracja. Dobra, teraz trzeba coś ogarnąć. No zabija ten Enderman. To jest fajny sposób na pozyskanie pereł. Nice. Dobra, tutaj trzeba zrobić tak samo. Nie, tam. Tylko, że ta wieża jest wyższa. Ta wieża jest znacznie wyższa. Dobra, come on. Kobl, boże, jakie dźwięki. Ja tam nie dojdę. Ja tam nie wejdę nawet. Nie zdążę. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Roxy, myśl, 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 myśl. Okej, niech ten smok sobie gdzieś odleci. Dobra. Come on, come on, come on, come on. Wystarczy zniszczyć tylko, wiecie co? Ile jeszcze? Jeszcze.
Gdzie jest? O! Jest! Przeżyliśmy to! O ja pierdziele. Dobra, zabijemy go, słuchajcie. Zabijemy smoka. Dobra. A! Ostatnia strzała. O nie. Pięknie, elegancko. Dobra, gdzieś jeszcze się leczy? Nie, wszędzie. Okej, Roxu, chwila prawdy. Nie spieprz tego. Teraz wystarczy tylko delikatnie go ranić. Wow, 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 wow. Ale mam bardzo mało strzał. A ten smok... Fuck. Okej. Dobra, tarcza to fajna rzecz. Perełka, no przyda mi się może. O, wow, 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 wow. Ja, to będzie mega trudne. Nie zjem koksa. Łóżka, no tak, łóżka. Ja muszę sprawdzić, czy to działa. Dobra, to działa. To działa bardzo dobrze. Fuck! Dobra, łóżka. Okej. Pięknie, ale żeśmy oberwali, Holender. I to tak ostro. Co mnie rani? Wypad! Boże, jaki bulwers, nie? O nie, 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 please, 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 please. Dobra, siła i regeneracja. O fuck, fuck, nie! No dalej, mam regenerację! Szybko! Boże, to jest masakryczne jakieś. Dobra, słuchajcie, zrobiłem sobie kopię świata, bo jestem już naprawdę daleko i nie chciałbym teraz zginąć, a w razie czego mogę powtórzyć to. Ogólnie to jest cud, że mi się to za pierwszym razem udało. Ale okej, dobra, zniszczyliśmy wszystkie kryształy. Co najgorsze... No właśnie, on teraz będzie na nas częściej szarżował, z tego co wiem. Okej, dobra. Wypad! Dobra, dobrze jest. Czemu się odnowiło całe życie? Co jest grane? No poważnie? Mojang, serio, naprawdę taką gafę zrobiliście, że jak tylko się wyłączy Minecrafta, to jemu się odradza życie. No niewiarygodne. Dobra, zjechaliśmy trochę życia i słuchajcie, jaki jest mój plan działania? Wolę nie używać łóżek, bo jak wylecę w powietrze, to będzie naprawdę, naprawdę bardzo źle. Więc ja wolę sobie na spokojnie po prostu go zabić, strzelając do niego z łuku. A jak sam się zabije tymi łóżkami, to tylko będzie większy problem. O nie. Dobra, capnął mnie. Zobaczcie, no trochę życie mu zjadam, ale lepiej trzymać się na środku. Cholera, no come on. Dobra. Okej, zaraz będzie mieć połowę. Pięknie. Pięknie. Aj, kurde, kręci się w kółko. Dobra, nie trafić. Gdzie on lata w ogóle? W ścianę lata. No nie, jest za wysoko. Dobra. Co jest grane, ziomuś? Dobra, odsuńmy się. Zaraz będzie połowę życia, więc jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze. Mamy jeszcze siłę, nie? Dobra, mamy siłę, 5 minut. To chyba do łuku też dodaje, nie wiem, nie jestem pewien. Możecie napisać w komentarzach. No come on, come on. Jest, okej, okay. Oh shit. Wypad, wypad, wypad. Koniec tarczy, nie mam tarczy, mogę zrobić sobie dwie. Regenerację. Okej, okay, dobra, regeneracja. Przecież nie wiem, czy to ma sens, ta regeneracja. Ma sens, ma sens. Ale skubany. Omija te strzały. Ile mam jeszcze strzał w ogóle? Piękny strzał, dobra.
Mam jeszcze 300 taki strzał. To nie jest dużo, to jest mało. Dobra. Okej, okay. Jaką ja mam tu potkę? Regenerację. Dobra, regeneracja jeszcze mi się jedna przyda. Fuck. Dobrze, że wyrzuciłem jeden na siłę, bo powiem wam szczerze, że chyba bym tego nie wykorzystał. Jak on omija? Nie wiem, ej. Pamiętam, że jak ostatnio walczyłem ze smokiem, to on tak nie omijał tych strzał. Kurde, no przy takim celu to my... To my go nie trafimy. O, nie, marcheweczka. Raz. Bez tarczy jest naprawdę źle. Shit. Tak blisko. Dobra, teraz leci do tego swojego spota. Okej, okay, dobra, prawie ma połowę życia, czyli jeszcze... No nie wiem, z 5 minut zabawy. Dobra, nie zdążyłem. Zabieramy to. Jak on nas wywali zbyt mocno, to po nas. Cholera, Roxy, nie traci strzał. Co prawda mamy jeszcze 2 staki, ale... Uwierzcie mi, że to nie jest dużo. O nie! Nie. Dobra, zaraz będziemy mieć połowę życia. No nie, lej mnie, Enderman. Dobra, gdzie ty jesteś? Idź tam do smoka. Do swojego pana i przywódcy. Dobra. Niech się życie odnawia. Dobrze mam tu marcheweczki, bardzo dobrze. No. No dalej, odlatuj. Dobra, jest. Teraz będzie szarżował. O nie, nie mamy jak się obronić kompletnie. Dobra, fajnie, mam mniej niż połowę życia. Dobrze idzie. Nie widziałem go, jak on się tam znalazł? Shit. Stary, weź sobie tam iść na środek, co? Idź sobie tam na środek, bo ja teraz... Dobrze, jest, uff. Jezu, jak ja to przeżywam. Dobra, regeneracja lepiej. Bo on teraz będzie szarżować. Nie. Jeszcze jedna karotka. Fuck! Wypad, stary, bo jak mnie teraz smok dorwie. Okej. Dobra, lejemy go dalej. Chyba strzał mi starczy. No, powinno mi starczyć. Co on tak burkuje? Dobra, chwila spokoju. Chwila oddechu. O, fuck, no krótka chwila bardzo. No, shit, nie udało się. Dobra, ziemniaczek. Te ziemniaczki mi uratują życie. No chodź. No dalej, już niedużo zostało. Dobra. Tak, tak będziemy go bić, to potrwa jeszcze miesiąc, ale... Jest dobrze. Okej. Dobrze, jest git. Słuchajcie, taki myk. Jak ten smok będzie nas szarżował, rzucamy perełkę. Jak ta moja zbroja? Dobrze, nie jest najgorzej. What the fuck, jakie fajne cząsteczki. Dobra, czekamy aż... Okej, okay. no nie w naszą stronę poleciał. Pięknie, wow, co za taktyka. Dobra, zbierajmy te perły. Stary, nie, no please, Boże, Enderman. Ja już się z wami nawalczyłem ostatnio. Pięknie, dobra, przynajmniej mamy te perełki. Okej, okay, dobra, zabijemy go, zaraz go zabijemy. Dobra, jakieś perełki tu są? Okej, okay, on się ładuje, zbieramy jakieś perełki, bo jest tego coraz mniej. No dobra, czekamy. No już. Ja wiem, że mogę chyba teraz z miecza bić, ale jak on wypluje we mnie tymi... Okej, okay, to jest bardzo dobry moment. I... Dobra, świetnie, udało się.
Okej, nie ma żadnych pereł. Nam się kończą, niedobrze. Dobra, jeszcze troszkę. Wow, coś, zabijemy smoka może. No już. Kończ. No już, ziom. Dobrze. Wypadł. Wiem, że blisko się teleportuje, ale on nie ogarnia tego i po prostu znikamy mu z pola widzenia. Okej, dobra, to jest chyba ostatnia jego szarża. I... Dobra, ziom. Strzała z dystansu, jeb! Holender. I ostatnia. Ostatnia, ziom. Ostatnio oglądałem Hobbita, nie? Jeb. Holender. No nie. O Boże. Jest, udało się. Oh my god, udało się. To było naprawdę niezłe, słuchajcie, żeby rozwalić smoka na tym świecie, na świecie, którym generują się tylko i wyłącznie struktury i na początku był problem, żeby w ogóle znaleźć drzewo. O, okej, koniec. I teraz jest problem. Wiecie, jaki problem? Tak jak wejdziemy do tego portalu, to prawdopodobnie zespomnimy się w powietrzu, bo ja usunąłem swoje łóżko. Dobra, w takim razie, słuchajcie, będziemy kończyć. I jeśli zespawnuje się w powie... Wow! Ziomy! No nie, please! Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, ja sobie wpiszę game moda, bo niestety nic tutaj innego nie zrobię. Zabiły mnie cztery endermany, które wbiły do mnie, na które się popatrzałem. To jest głupia sprawa. Później sobie pójdę, słuchajcie, do tego kresu jeszcze raz. Ale to aż wstyd, nie? Żeby nie zginąć od smoka, a żeby zabiły mnie cztery endermany. No niestety, nie miałem tarczy, jak widzieliście, walczyłem jak mogłem. Okej, w takim razie tej tamy tam nie znikną, ponieważ tam jest czas zatrzymany. Ja się z wami żegnam w ostatnim odcinku tej serii. W ostatnim odcinku Minecrafta na krawędzi i latając ogarniemy sobie, co my tutaj dokonaliśmy. Zbudowaliśmy las, widzieliśmy wioskę, świątynię, zbudowaliśmy mob spawnera. Walczyliśmy z Witherem na tamtej arenie i zbudowaliśmy całkiem pokaźny dom, farmę. Dużo się działo. Byliśmy również w Netherze, zwiedzaliśmy twierdzę. Jak na serię, która... w której respią się tylko i wyłącznie struktury. Nie spodziewałem się, że zabiję tutaj smoka i zakończę serię w takim stylu, choć zabiły mnie cztery endermany. Ale tak czy inaczej dziękuję wam za ten cały czas... kiedy to ze mną byliście i wiem, że wy nie chcecie końca tej serii, ja wiem, ale szczerze mówiąc, może być mały przesyt tej serii, nie chcę, żeby był właśnie przesyt, nie chciałbym robić odcinków na siłę, a powiem wam teraz, że jest czas na coś nowego, na coś innowacyjnego, na coś tak innowacyjnego jak ta seria, ponieważ pytałem się was, dlaczego tą serię polubiliście i powiedzieliście, że Roxy, jest to coś nowego i czegoś takiego jeszcze nie było i jest to naprawdę bardzo fajny pomysł i po prostu lubimy to oglądać i ja postaram się, aby kolejna seria Survival bądź może coś innego, nie wiem, była również tak samo innowacyjna, nowa i pomysłowa, więc to tyle, dobra, okej. Może jeszcze kiedyś pojawi się odcinek z Minecrafta na krawędzi i ten świat będziecie mogli pobrać prawdopodobnie jutro po obejrzeniu tego materiału, czyli w niedzielę, ponieważ na teraz niestety cały weekend spędzam na studiach i tak naprawdę nagrałem ten materiał w piątek, 24,
Ale mi się udało. Udało mi się zabić smoka i to w fajnym stylu. Muszę teraz tylko pójść i zebrać moje szczątki? No, dokładnie. Dobra, moje szczątki. Okej, w takim razie słyszymy się w nowej serii albo jeszcze na tym świecie, może kiedyś w innym czasie, okej? No, jeszcze nie teraz. Fajnie byłoby ten świat rozbudować, pójść do miasta Kresu, może nawet znaleźć willę, nie wiem, może znaleźć jakieś inne struktury, ale to jeszcze nie teraz. Chciałbym sobie zrobić troszkę przerwy, ponieważ odcinki były pojawiały się codziennie. I troszkę jestem zmęczony już tym światem, bo tak naprawdę widzę cały czas w kółko to samo, a chciałbym zacząć robić coś innego. Więc dzięki wielkie za wszystkie oceny, łapki w górę, byliście niesamowicie aktywni w każdym odcinku. Dzięki za wszystkie komentarze, rady, Roxu, zrób to, zrób tamto. W domku Kowala są tylko skrzynie, tam masz sadzonkę w skrzyni, o której zapomniałeś. Możesz wejść do Netheru, zrobić z tego obsydian. Super, naprawdę jesteście mega pomocni, za co wam bardzo dziękuję. I liczę na takie wsparcie od was w przyszłych filmach. Dobra, dzięki za cały czas w serii Minecraft na krawędzi i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Bądźcie na bieżąco. Cześć! No tak, jestem na kreatywnym i niszczę sobie podłogę. Dobra, na razie. Hej!